Cześć, z tej strony Martyna z blogu Azjatycka Półka. Zapraszam Was do wysłuchania podcastu Supplement, który towarzyszy temu blogowi, a w którym omawiam tematy, na które nie starczyło miejsca w regularnych recenzjach. Ostatnio opublikowałam tekst na temat zbioru haiku od wydawnictwa Osteria w tłumaczeniu Beaty Szymańskiej i Anny Kuchty. Pisząc tę recenzję nie miałam za wiele miejsca na opowiadanie, czym jest haiku, jaka jest jego historia, z czego tak właściwie się składa, co się na nie składa. I w tym suplemencie chciałam Wam właśnie przybliżyć tę formę literacką. Haiku jest bardzo krótką formą literacką i mam na myśli bardzo, bardzo krótką, bo to zaledwie 3 wersy, jak zapewne wiecie. To jest w sumie 17 sylab. 5 sylab w pierwszym wersie, 7 sylab w drugim i 5 w ostatnim. Oczywiście mówimy tu o języku japońskim, w którym możemy się bawić w takie dzielenie na sylaby. Jednak zazwyczaj w tłumaczeniach na język polski gdzieś ten podział na sylaby się gubi, bo po prostu to nie współgra z językiem polskim. Tak dobrze jak z japońskim. Zanim przejdziemy do samego haiku, chciałabym przybliżyć troszeczkę historii poezji japońskiej. Na początku pierwszymi takimi formami literackimi, takimi głównymi formami literackimi w Japonii była tanka. Tanka miała 31 sylab i w pierwszej części tanki nakreślano sytuację liryczną, a w drugiej części następowała puenta. Pierwsza część miała znany nam już format 5 sylab, 7, 5, a potem dochodziły te dwa wersy po 7 sylab, w których była puenta. No i to jest praktycznie taka najstarsza forma. Ją znajdujemy już w takich zbiorach jak Manyosiu, które sięgają VIII wieku. I potem na tej bazie, na bazie tej tanki, inne formy literackie ewoluowały, wyrastały z tego właśnie, z tego podstawowego wzoru 5-7-5, 7-7. No i na przykład mamy potem taką formę literacką jak Choka i to było de facto powtórzenie tej wersyfikacji z tanki. W sensie można było sobie powtórzyć tankę dowolną ilość razy, byleby skończyła się na format 577. I końcówka 577 musi być na samym końcu. Była też Sedoka, która znowu powtarzała właśnie tą końcówkę 577. I to była wersyfikacja 577, 577. No i teraz prawdopodobnie macie już dziki chaos od tych wszystkich sylab, także dorzucę Wam jeszcze kolejną formę, którą jest renga. Znowu wraca do tego formatu, że to jest powtarzanie tanek, czyli powtarzanie tych najstarszych form, tylko jakby pisane było naprzemiennie przez różnych poetów. W sensie ktoś zaczynał pierwszą część rengi, potem następny dopisywał. To oczywiście miało się jedno z drugim łączyć, wynikać, najlepiej być jeszcze odpowiednio błyskotliwe, więc tą rengę. I de facto tak bawiono się na japońskim dworze, bo to jest taka rozrywka dworska, pisanie rengi. No i w końcu dochodzimy tutaj do haiku, które właśnie z rengi wyewoluowało. Wzięto z nich tą pierwszą część, czyli przypominam, to jest pierwsza część tanki, ta 5-7-5, która miała opisywać atmosferę czy sytuację liryczną całego wiersza. Porzucono tą część z puentą. I właśnie tą pierwszą część wykorzystano do tworzenia takich małych impresji, miniaturowych impresji na temat otaczającego nas świata, przeżyć, obserwacji. I co ciekawe, z racji tego, że to rzeczywiście wyszło z takich rozrywek dworskich, to początkowo te haiku miały bardziej taki rubaszny charakter, miały dużo wspólnego z inną formą literacką, którą jest senryu, czyli z takich sarkastycznych, prześmiewczych wierszy, coś jak nasze fraszki. Początkowo to właśnie była taka bardziej naśmiesznie, taka uszczypliwa forma. Dopiero potem przyszedł Basho i stwierdził, że nie może być tak zabawnie, ja muszę teraz tutaj wprowadzić powagę i refleksję i ja sobie siedzę w moim domku na zadupiu i będę pisał poważne wiersze. No i stał się mistrzem haiku. Swoją drogą nie haiku, tylko oni nazywali to haikai, bo do XIX wieku aż funkcjonowało pojęcie haikai, więc oni de facto pisali haikai, nie haiku. No ale trzej wielcy mistrzowie haiku to Matsuo Basho, Yosa Buson i Kobayashi Isa. I oni tworzyli w epoce Edo. Po nich twierdzono, że to jest już koniec tej klasycznej ery haiku. I dopiero potem odrodziła się ona mniej więcej wtedy, kiedy tworzył Matsuoka Shiki. O tych pisarzach to akurat poczytacie w recenzji, do której Was odsyłam. Tu raczej chciałam Wam bardziej opowiedzieć o samym haiku, de facto z czego się składa, pokazać Wam troszeczkę, co lubię ja osobiście w haiku. I jeśli chodzi o poezję,
to ja wolę bardziej tą część formalną niż tą część emocjonalną. Oczywiście to jest moja prywatna preferencja, ale ja bardzo lubię właśnie wyszukiwać ciekawe środki stylistyczne, ciekawe rozwiązania. Bardzo lubię patrzeć po prostu, jak formalnie artyści rozwiązali jakieś kwestie. I dlatego haiku tak bardzo mi się podoba, bo w swojej zwięzłej formie daje artystom bardzo duże pole do popisu, żeby jak najdokładniej oddać to, co się chce przekazać. Bo widzicie, to się wydaje, że to jest takie super proste, że napiszemy sobie 3 wersy na dowolny temat, na temat tego, co widzimy i z głowy. Tylko, że no właśnie to nie jest takie proste, bo przy tak małej i zwięzłej formie haiku jest mocno sformalizowane. Jest bardzo dużo środków stylistycznych, bardzo dużo jest różnych zabiegów, które jakby są charakterystyczne dla tej formy i które się wykorzystuje w nich. Oczywiście zawsze to lepiej widać w języku japońskim niż w polskim i nie mamy też tej dwuznaczności, na przykład, która wynika z kanji. Jest tego w haiku bardzo dużo i bardzo fajnie się to obserwuje. Swoją drogą zbiór, o którym mówię, ma też te japońskie zapisy, więc jeśli się zna japoński, można sobie to prześledzić. No ale też niekoniecznie, bo to z siłą rzeczy wychodzi też w polskich tłumaczeniach. No ja wam chciałam przybliżyć kilka środków stylistycznych, kilka kategorii estetycznych, które są wykorzystywane w pisaniu haiku, które mam nadzieję, że pozwolą wam inaczej też spojrzeć na tą formę literacką, dojrzeć w niej kunsz, który de facto za tym stoi. Pierwszy wers haiku powinien nakreślać nam, kiedy dzieje się akcja wiersza. I mówimy tutaj o kiedy, w sensie pory roku, czy miesiąca, czy pory dnia. I może to być wykorzystanie bezpośrednich wprost określeń, jak było ciepłe lato, choć czasem padało. Nie, dobra, tutaj żartuję, ale stwierdzenia typu głęboka jesień, czy wiosna przemija, konkretnie wskazują na to, jaką mamy porę roku. Ale określenie to może też równie dobrze nastąpić przez użycie znaczących słów, które znaczeniowo powiązane są z daną porą roku. Takie słowa nazywają się kigo i to może być na przykład wspomnienie jakiejś rośliny albo jakiegoś zwierzęcia, które będzie nam insynuować, że właśnie mamy daną porę roku, bo są konkretne rośliny i konkretne zwierzęta przypisane do danych pór roku, a nawet dokładnie przypisane do konkretnych miesięcy. Może to być na przykład jakiś festiwal, które odbywa się tylko w danym okresie. Może to być jakieś zjawisko atmosferyczne. Może to być też taki związek frazeologiczny, który sugeruje nam porę roku. Takiego, te słowa określające porę roku, one są sformalizowane. One... I teraz w ramach przykładu, spójrzmy na to haiku. Kwiaty śliwy opadają. Coraz bardziej samotna wierzba. Teraz zobaczcie, mamy tutaj jasno zarysowane zmiany pór roku, bo śliwa to drzewo, które jest skojarzone z wiosną, śliwy kwitną jeszcze przed sakurami, jeszcze kwitną często, kiedy jeszcze śnieg leży, więc mamy tutaj symbol wiosny, za to wierzba jest symbolem lata, więc w tym przypadku dla Josy jeszcze dobrze się wiosna nie skończyła, a on już myśli o lecie, w sumie się nie dziwię, patrząc za okno. 7 ziół i mój pas od Hakamy zawiązany na zwykły węzeł. Mówimy tutaj o 7 stycznia, bo pojawia się 7 ziół, czyli nanakusa, czyli to jest taki specjalny klej ryżowy z, jak sama nazwa wskazuje, 7 różnymi ziołami, który je się dokładnie z tej okazji. To jest część obchodów nowego roku. Kiedy docieram do Edo, najpierw słyszę głos kukułki. Kukułka, hototogisu, wskazuje nam, że mamy lato w tym przypadku. Mamy też inne formy stylistyczne, gdzie jest to makurakotoba i kakakotoba, ale ja tutaj ich szerzej nie będę omawiać, tylko wam zasygnalizuję, że takie są, bo po prostu ich omówienie wymagałoby tutaj jeszcze przytaczenia języka japońskiego. Makurakotoba, dosłownie słowa poduszki, to są takie stałe epitety, które gdy pojawią się w określonej formie, wiadomo, że są metaforą czegoś innego. Natomiast kakakotoba to są słówka zawieszone, to są słowa o podwójnym lub potrójnym znaczeniu, które są używane do tego, żeby po prostu to haiku było jeszcze głębsze, w sensie miało kilka warstw znaczeniowych, które można w zależności od tego, jak dane słowo się przeczyta, jakie ono będzie miało znaczenie. Ten temat sobie już zostawimy, a przejdziemy do kategorii estetycznych, czyli do takiego sposobu tworzenia tych wierszy, żeby nadać wierszowi konkretną atmosferę. Zaczniemy chyba od najlepiej znanego, czyli od aware albo monono aware, czyli patosu albo patosu rzeczy, czyli takiego momentalnego zachwytu nad przemijalnością świata, nad przemijalnością rzeczy. Użycie tej kategorii estetycznej w swoich wierszach świadczyło o bardzo dużej emocjonalności, o guście i o byciu. Haiku właśnie stara się uchwycić ten moment, to uwiecznić chwilę, uwiecznić przemijające momenty, wywołać zachwyt czymś, co jest tylko przez dosłownie chwilę, których zaraz nie będzie i wtedy czujemy aware.
pod wschodzącym księżycem srebrzy się drżąca trzcina. Czujecie to aware? Siki próbował uchwycić ten taki krótki moment, kiedy światło księżyca odbija się w poruszających się trzcinach. Dokładnie takiego momentu drugi raz się nie doświadczy. Nigdy nie będziemy w tej samej chwili, nie zobaczymy właśnie tak oświetlonych trzcin, nie zachwycimy się tym pięknem krajobrazu. Kwiaty wiśni podziwiane nocą jak niebiańskie damy. Teraz słuchajcie, teraz klasyka, bo sakury. Sakury są absolutnie perfekcyjnym przykładem aware. Kwitną tylko przez moment, a potem opadają, macie ten krótki moment, żeby doświadczyć piękna tej chwili, które przeminie bezpowrotnie, bo już drugi raz tak kwitnąć nie będą. To jest taką kwintesencją aware, że obudowano wokół tego całe święto, czyli hanami, święto kwitnienia wiśni. Dobra, jedziemy dalej. Następna kategoria estetyczna to jest jugen i to jest moja ulubiona kategoria estetyczna. Jugen określa się jako tajemną głębię. To jest coś dalekiego, coś zamglonego, przesłonionego. To piękno niemożliwe wręcz do określenia. To piękno symboliczne, sugestywne. Coś, czego nie można nazywać, nie da się nazwać wprost. I dla przykładu mgła jest jugen, księżyc za chmurami jest jugen, smog w Krakowie jest jugen, twarz przysłonięta wachlarzem jest jugen. I mamy przykład z Isy. Mgła znika koło moich nóg. Budda. Golę się pewnego dnia, a dzwon w Ueno jest spowity we mgle. Czujecie tą atmosferę? Wyobraźcie sobie, idziecie sobie przez mgłę i nagle przed wami wyrasta posążek Buddy. Nic nie widać, bo jest taka mleczno-biała mgła i gdzieś z tej mgły dobiega was odgłos dzwonu. Jest to wszystko tajemnicze, trudne do uchwycenia wrażenie i mamy tutaj jugen. Dobra, a teraz takie dwie kategorie estetyczne, które pewnie kojarzycie, bo stały się ostatnio bardzo modne, ale w bardzo pokraszny sposób. Kiedyś może o nich opowiem więcej, w sensie o tym, jak przeszły do mainstreamu. Chodzi o wabi i sabi. W kontekście haiku, no to jest zdecydowanie coś innego niż to, co widzimy w poradnikach. Wabi to przykrość, poczucie zawodu, przeżywanie samotności, przeżywanie biedy, postawa rezygnacji, ale też tutaj zaliczają się wszystkie takie rustykalne, porzucone rzeczy na granicy nieużywalności. Natomiast sabi to smutek, osamotnienie, samotność, opuszczenie, starość, chłód, spokój. Troszeczkę inna kategoria, która bazuje no właśnie na takim bardziej smutku i refleksji, gdzie wabi to raczej jest takie podszyte zawodem. Spośród autorów w tym zbiorze haiku, no najbardziej tymi dwoma kategoriami operował Kobayashi Isa, a to dlatego, że jak najbardziej miał solidne powody do odczuwania samotności, biedy, smutku, bo był straszliwie pokrzywdzonym przez los człowiekiem. On w przeciwieństwie na przykład do Basio czy Busona, on nie pochodził z rodziny mieszczańskiej, tylko był pochodzenia chłopskiego. Poza tym przydarzyło mu się w życiu dużo tragedii, był naprawdę najtragiczniejszym poetą ever, bo umarły mu dzieci, umarła mu żona, spłonął mu dom. Przez praktycznie całe swoje życie żył w biedzie, często głodował. To i te uczucia właśnie często wyrażał w swoich wierszach. Przez cienkie ściany przenika chłód. Dla psa, a także dla wrony łamiemy ciasteczka ryżowe. Jedno haiku o tym, jak śpi gdzieś, gdzie jest wściekle zimno. Drugie haiku o tym, że jedyne z kim może na nowy rok połamać się ciasteczkiem ryżowym, złożyć sobie życzenia, to są psy i wrona. Wczesna wiosna. Myślę o niebie nad moim domem. Albo tutaj. Siedmioro dzieci dokazuje na pustych polach, ale rodzinka. Z tych haiku przebija tęsknota za utraconym domem, za utraconą rodziną. Jego wiersze w ogóle też są bardziej filozoficzne, mają zabarwienie buddyjskie, których autor snuje rozważanie o przemijaniu. Zresztą nic dziwnego, że przy tych wszystkich doświadczeniach on się kłania bardziej ku buddyzmowi i myśli właśnie o tych kwestiach religijnych. Motyl trzepoce, ja także jestem uczyniony z prochu. Na tym świecie, chodząc nad piekłem, patrzymy na kwiaty. To ostatnio to jest moje ulubione haiku w ogóle. I myślę, że na tym właśnie haiku też zakończę ten podcast,
Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć Wam, czym to haiku jest. Opowiedzieć Wam trochę o kategoriach estetycznych, które są moim zdaniem bardzo ciekawe i je można też obserwować potem nie tylko w haiku, ale też w innych dziełach literackich, bo to są uniwersalne kategorie estetyczne, które potem przewijają się przez dużą część literatury japońskiej. Także warto sobie potrenować na haiku, żeby potem je lepiej obserwować. Oczywiście to też nie są wszystkie kategorie, chciałam Wam tylko kilka przykładów podać. I zachęcić ogółem do czytania haiku, do czytania poezji japońskiej, która ma naprawdę dużo do zaoferowania i bardzo warto ją sprawdzić. Jeśli Wam się podobało, to będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie jakiś komentarz, czy zostawicie jakiegoś lajka, zasubskrybujecie mój kanał. Zapraszam też na bloga i na Instagram, na którym dodaję dużo ciekawych informacji. No i mam nadzieję, że niedługo spotkamy się w kolejnym podcaście Azjatyckiej Półki. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia, pa!